Siema! Zorganizowałem dla Was konkurs na 9 skinów o łącznej wartości ponad 600 zł. Nagrody będą przyznawane jako gratisy do doładowań z moim kodem, czyli lamianek. Minimalna wartość doładowania to 2 dolary, czyli 840 przeliczając na złotówki. W przypadku otrzymania nagrody otrzymasz powiadomienie od razu po doładowaniu swojego konta, a skin zostanie dodany automatycznie do ekwipunku. Dodatkowo przypomnę, że na kanale trwa konkurs na kosę dla losowego subskrybenta. Zajrzyj w film, który znajduje się w drugiej linie w opisie, a teraz zapraszam Cię do oglądania. Siemano, ja, jestem Lamianek i witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście na CSGO Skinsie, no i na sam start przypomnę, że wchodząc pierwsze linki w opisie dostajecie 20 oraz 10% do doładowania. Dodatkowo zachęcę Was, abyście wpadli sobie w drugą linkę w opisie, ponieważ macie tam konkursik na darmową kostkę ja zachęcam Was, abyście sobie wzięli udział. Bo jedyne co trzeba zrobić to tylko skomentować film konkursowy. A dzisiaj lecimy sobie z kolejną skrzyneczką 1%. Dzisiaj polecimy y, troszkę y, gorzej niż wczoraj, bo wczoraj lecieliśmy sobie z Gamma Dopplerem y, Butterfly'em a dzisiaj polecimy sobie. Y, spróbujemy Monster Maszappa na 1% trafić. Y, może się uda, może się nie uda, troszkę sobie potwieramy. No dzisiaj będą troszkę mniejsze emocje y, niż oczywiście wczoraj y, Ale oczywiście każdą z tych skrzyneczek na 1% chciałbym przetestować, także y, no, spróbujemy sobie i może coś ciekawego się uda nam tutaj trafić. Y, po ile jest w ogóle ten uspik? 486 Star Trek Factor New, ok. No to na coś takiego będziemy sobie polować. Chwilkę sobie pootwieramy. Oczywiście później pójdziemy na Case Battle. Zrobimy sobie bitwę 10 Underdog, 10 Classic. No i później, no co, zakończymy materiał. A jutro przejdziemy sobie do kolejnej skrzyneczki, będzie to AWP naruszenie kwarantanny. W poniedziałek przejdziemy sobie do Good Night Valor, No a na samym końcu przejdziemy sobie do AK 47 Wild Lotus, który już sporo kosztuje. Spróbujemy sobie jeszcze raz, może zrobimy sobie też jakąś normalną bitewkę, tak szczerze, żeby wejść w czego w dzisiejszym odcinku na plus tutaj za jakąś fajną za 610 no, kurde dołączymy sobie, dołączymy sobie i sprawdzamy, no jest to pierwsza skręczka słabiutka jest to tryb klasyczny, jakbym tutaj sobie musiał podpowiedzieć i wychodzimy na prowadzenie, ale teraz skręczka za 420 zł, najdroższa i wygrywamy sobie tą bitewkę bezproblemowo. Podwojenie, więc bardzo fajnie, już na sam początek. Lecimy sobie dalej. Może teraz my sobie coś stworzymy: Stworzymy sobie Royal Glows, Knives, Wild, Amethyst i Supreme za prawie 5000. Zagramy sobie Underdoga na 4 graczy i przejdziemy sobie zaraz do tego Monster Mashapa. Więc cyk, proszę bardzo, raz, dwa, trzy. No i sprawdzamy sobie, co nam tutaj wyleci. Oczywiście chciałbym, żeby nam poleciało jak najgorzej te rękawiczki. No w sumie w porównaniu do tych innych skinów nie są takie złe. Te mi wyglądają na ładne i 529 kosztują, więc troszkę niedobrze. Koska jakąś słabą, no taka wiecie, 530 porównywalnie do wszystkich, no będzie będzie na styku ta bitewka, powiem Wam, ale teraz wyjdziemy chyba na prowadzenie, tak. Yy, ametyst case, dobra, nie tropimy sobie koski, to jest najważniejsze, ale dysymatora o kurde. Ile tutaj mamy, troszkę przewagi, ale z tą koską 3200. Ojejku, o ile? 3200 o 70 zł. O 70 zł tutaj nam się yy, niestety nie udało wygrać. Szczerze, troszkę unlucky, troszkę unlucky. No ale mówi się trudno. Robimy sobie na ten 1% Monster Mashup. Yy, no i próbujemy swojego szczęścia. Gdzie tu jest 1%? To jest 3%. To tutaj jest 1%. Zrobimy sobie 10 cyk za 67 zł. Spróbuję sobie underdoga, no i próbujemy dropnąć tego y, monsterka na 1%. Y, najpierw underdog, później klasyczna. No i na tym zakończymy dzisiejszy materiał. Y, więc lecimy sobie. No chociaż jednego uspałem chciał. W sensie, nie, teraz bym nie chciał trafić. O, teraz bym nie chciał trafić, ale chciałbym, żeby ktoś trafił, żeby zobaczyć w ogóle, y, jaki będzie profit na case battle, dla zwycięzcy. Już nie mówię, że ja bym chciał wygrać, no ale fajnie by było. Jakby ktokolwiek chociaż dropnął. wczorajszym odcinku poleciały mi dwa motylki Gamma Doppler, więc no wczorajszy odcinek był przepotężny. Mam nadzieję, że dzisiejszy, chociaż no w mniejszej skali, ale też będzie fajny, że wygramy coś ciekawego. No pierwsza bitwa oddała, druga niestety już nie i troszkę gorzej to wygląda. No ale czy uspigi polecą? Okej, okay, łamisz szczęka i ten overgrow. No to teraz Bot Michael by coś musiał dropnąć. No i dla zwycięzcy jest już profit oczywiście przy jednym takim otwarciu, więc bardzo, bardzo fajnie. Sprawdźmy sobie, co ciekawego teraz, nic. Dalej Bot Michael też nic nie dropi ja też i czyżby było losowanie na sam koniec, czy jednak nie. Sprawdźmy sobie, tak, będzie losowanie i sprawdźmy sobie, kto będzie miał więcej szczęścia, ja czy Bot Michael. I wygrywa sobie niestety bot Michał, czyli miałem mniej szczęścia, bot Michał. 110 zł sobie zarobił. No i na sam koniec weźmy sobie, klikniemy 10 skrzyneczek na standardowym cyk. Dodamy sobie oczywiście boty. No i lecimy sobie dalej. Pierwsza skrzyneczka cyk już właśnie teraz leci. Ja Wam przypomnę, że wchodząc w pierwsze linki w opisie dostajecie 20% oraz 10% do doładowania. W drugiej linijce w opisie macie konkursik na darmową kostkę, a w trzeciej linijce w opisie macie konkursik na wpłaty. Yy, było szybkie cięcie, bo... <laughs> niestety mały problem techniczny, był telefon, zadzwonił, musiałem o zrzucić na szybko. Yy, więc przepraszam, ale tam akurat nic nie dropnęło, także nic nie straciliście. Teraz widzieliście jak dropnął sobie Monster Mashupik dla Bota Alexa i troszkę mnie to niepokoi. bo bot Alex wyszedł sobie na prowadzenie. Ale no dobra, lecimy dalej i sprawdzamy co tu jeszcze się ciekawego, bo ja sobie dropnąłem łamiszczenkę. W ogóle ona jest za 39,82, czyli lepszy stan poleciał niż... Wcześniej Well za 33, no i chyba niestety nam się nie uda tego wygrać, więc dzisiaj taki i przeciętny odcinek, ale też nie graliśmy oczywiście za miliony, graliśmy sobie na spokojnie, tylko e, skrzyneczki 1% Monster Mashup. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, życzę miłej, spokojnej soboty i do usłyszenia już jutro, Siemanko.